Miasto to nie należy do najstarszych, mimo to posiada kilkuwiekową historię. Jednak dopiero za czasów zaboru pruskiego nastąpił jej dynamiczny rozwój. Dlatego nie może pochwalić się wyjątkowymi zabytkami gotyckimi, renesansowymi czy barokowymi, ale ma w sobie specyficzny, historyczny klimat. Króluje tu architektura secesyjna z przełomu XIX i XX wieku. Miasto zachwyca przede wszystkim położeniem nad rzeką przecinającą centrum. To właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki toczy się codzienne, kulturalne, sportowe, biznesowe i turystyczne życie miasta. Zapraszamy na film o wybranych atrakcjach stolicy Kujaw, położonej nad rzeką Brdą, Bydgoszczy. Zwiedzanie Bydgoszczy proponujemy rozpocząć od dynamicznej i wybuchowej atrakcji położonej na obrzeżach miasta w okolicach Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Explozeum, bo o nim tu mowa, to Centrum Techniki Wojennej Dachfabrik Bromberg. Fabryka produkowała m.in. nitroglicerynę i proch bezdymny dla potrzeb III Rzeszy. Zaspokajała 1/5 zapotrzebowania armii niemieckiej na froncie wschodnim. Obecnie jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych nie tylko w skali województwa, ale i całego kraju. Explozeum to unikatowy na skalę światową przykład architektury przemysłowej zachowanej w praktycznie niezmienionym kształcie od czasów II wojny światowej. Zwiedzając kompleks 7 budynków pofabrycznych wkomponowany w pofałdowany leśny teren, połączony siecią wąskich tuneli i korytarzy, trudno nie dojrzeć wyjątkowości tego miejsca. Już same budynki i ich surowe wnętrza snują mroczną opowieść o niewolniczej pracy przymusowej około 40 tysięcy robotników, jeńców wojennych i więźniów. Opowieść o dziejach przedsiębiorstwa DAG rozpoczyna biografia założyciela firmy Alfreda Nobla. Obejrzeć możemy tu m.in. portrety rodzinne oraz multimedialne drzewo genealogiczne poświęcone dynastii Noblów i ich współczesnym potomkom. Kolejny dział to historia przedsiębiorstwa DAG oraz jego oddziałów w Bydgoszczy. Na ekspozycji znajdują się m.in. plany i zdjęcia archiwalne oraz wiele interesujących informacji historycznych. Najciemniejszy, a jednocześnie najbardziej lukratywny rozdział historii przedsiębiorstwa został zilustrowany za pomocą archiwalnych filmów, fotografii i dokumentów. Po zapoznaniu się z historią przechodzimy do najciekawszego fragmentu Explozeum. To tu możemy zapoznać się z historią uzbrojenia, rozwoju materiałów wybuchowych i obejrzeć najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Główna atrakcja muzeum to dawna linia produkcyjna nitrogliceryny. Trasa pozwala zapoznać się ze specyficznym sposobem stawiania budynków narażonych na niespodziewany wybuch. Oglądamy podziemia i piętrowe budowle o bardzo grubych ścianach i oddzielające je wały ziemne. Poznajemy proces produkcji nitrogliceryny i niebezpieczne warunki pracy. Wnętrza zostały ogołocone przez Sowietów, nie można więc zobaczyć żadnych oryginalnych urządzeń czy instalacji, ale plansze z archiwalnymi zdjęciami i modele pozwalają na zapoznanie się z tajnikami produkcji.
Niesamowite wrażenie robi również wystawa poświęcona robotnikom przymusowym. Możemy posłuchać autentycznych wspomnień, obejrzeć metalowe tabliczki identyfikacyjne, karty osobowe i fotografie pokazujące pracę w zakładach Dag Bromberg. Explozeum na pewno jest unikatem w skali kraju i warto je odwiedzić. Taki klimat, że instynktownie szukamy Bogusława Wołoszańskiego za rogiem. Wyposażono je w nowoczesną technikę, tablice informacyjne i salę kinową. Pamiętajcie jednak, iż zwiedzanie z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rezerwacji, a warto to zrobić, bo zwiedzanie samemu nie pozwoli dowiedzieć się tyle o odwiedzanych obiektach. Jest takie miejsce w Bydgoszczy, gdzie wiedzą chyba wszystko o higienie, brudzie i mydle. A my możemy się tam dowiedzieć, kim był plugawy Tomasz Łaziemnik i czym wsławił się Zabłocki. Ale zanim zaczniecie zwiedzanie, zrobicie samodzielnie mydło. Muzeum Mydła i Historii Brudu to niewielkie, ale dość ciekawie zaaranżowane miejsce. Można się w nim zapoznać ze sposobami dbania o higienę na przestrzeni wieków oraz usłyszeć ciekawe historie i anegdoty. Miejsce godne odwiedzenia, szczególnie z najmłodszymi podróżnikami. Bydgoska Fara jest najstarszym, najcenniejszym i jednocześnie najbardziej reprezentacyjnym obiektem miasta. Wzniesiony pod koniec XV wieku kościół, pod koniec XVIII wieku był już tak zniszczony, że przestał pełnić funkcje sakralne. Odnowiony w XIX wieku przyciąga turystów specyficznym wystrojem i klimatem. Niesamowity nastrój tworzy wielobarwna, jaskrawa polichromia ścian, sklepień i filarów międzynawowych oraz modernistyczne w stylistyce malowidła. Niestety najcenniejszego obrazu z ołtarza głównego, bydgoskiej Madonny, nie udało nam się zobaczyć ze względu na renowację, ale i tak katedra zrobiła na nas niesamowite wrażenie. Niewątpliwie sercem miasta jest Wyspa Młyńska. Ta zielona enklawa z alejkami, ławeczkami i placami zabaw dla najmłodszych pozwala na miły odpoczynek wśród szumiącej wody w samym centrum miasta. Unikatowe muzea, zabytkowa architektura idąca w parze z nowoczesnymi budynkami, a także międzynarodowe festiwale oraz tramwaje wodne, z pokładu których można zwiedzać miasto. To tylko niektóre atuty Bydgoszczy. Pokazaliśmy Wam tylko kilka wybranych atrakcji, ale jeśli wybierzecie się do Bydgoszczy, na pewno miło i ciekawie spędzicie tu nie tylko jeden dzień. Zapraszamy do odwiedzenia stolicy Kujaw.